Dzień dobry, z tej strony Tomek i korzystam z pięknej pogody stosunkowo wczesnego poranka dzisiejszego, żeby opowiedzieć Wam o Christopherze Wardzie Atollu. O Christopherze Wardzie Atollu, który wpadł niedawno w moje ręce, a żeby to zrobić, myślę, że powinienem też nieco jeszcze raz, w niektórych przynajmniej przypadkach, powiedzieć o moich spotkaniach dotychczasowych z wszelakiego rodzaju Krzysztofami. Zapraszam. Ta moja historia spotkań z Christopherami Wardami zaczęła się już jakiś czas temu, no bo byłem świadomy istnienia tej marki. Byłem świadomy istnienia tej marki od tam gdzieś zaczątków tej całej mojej przygody w 2017 czy 2018 roku, ale przegapiłem ten moment, kiedy Christopher Ward się pojawiał i kiedy budował jeszcze te swoje tak naprawdę mikrobrandowo wycelowane, nazwijmy to proste pierwsze konstrukcje, kiedy budował swoje jestestwo jako marka zegarkowa. Potem, kiedy ja już w to wszystko wsiąknąłem w to hobby, to Christopher Ward z mojej perspektywy był takim jednym z tych droższych zegarków. No bo wtedy zegarki Christophera Warda było, za zegarki Christophera Warda było trzeba wydać tam grubo zazwyczaj ponad 2000 zł, a były to na ówczesny moment dla mnie pieniądze, których sobie jeszcze nie potrafiłem uzasadnić jako tych, które powinny, czy godne są do tego, żeby wydawać na zegarki. I tak się to jakoś toczyło, aż do momentu w 2021 roku, albo 2022. Prawdopodobnie jest to jeden z pierwszych filmów na kanale, kiedy trafił się w jednej z ofert Christopher Ward Trident C65, jeżeli pamięć mnie nie myli. I ta oferta akurat zbiegła się czasowo z moimi pewnymi możliwościami budżetowymi i postanowiłem mieć ten zegarek, bo oferta, która kosztowała wtedy około 2000 zł, wydała mi się na tyle atrakcyjna, a zegarek gdzieś w mojej głowie miał być bardzo wyjątkowy. I tak trafił do mnie pierwszy Christopher Ward i zresztą brał udział w uruchamianiu naszego kanału. Chyba mogę powiedzieć, że to pierwsze spotkanie spełniło te moje oczekiwania. Rzeczywiście, tak jak chyba dość nieporadnie jeszcze w tym trzecim czy czwartym filmie na kanale mówię, to spotkanie miało taki charakter poniekąd premium. Przede wszystkim był to dla mnie zegarek raczej już z tych, na które wydałem dość duże pieniądze, plus całe to opakowanie, cała ta historia, którą Christopher Ward sprzedawał swoim pudełkiem, tym jak był fajnie wykonany, naprawdę sprawiały, że miałem to odczucie, że mam do czynienia z zegarkiem, który jest gdzieś tam wyżej wypozycjonowany. W tamtym momencie było to dla mnie takie najbardziej wow doświadczenie. I ten Christopher Ward wtedy w moich oczach stał się takim zegarkiem, który po prostu powinien u mnie zostać, no bo nie mogłem mu przecież niczego zarzucić. Świetnie wykonany, fajny. Być może przy moim ówczesnym patrzeniu na własny nadgarstek nieco dużawy. No i tak on u mnie wylądował. Potem pojawił się jeszcze jeden. W ramach wymiany trafiło do mnie kwarcowe chrono z linii bodajże C7. Ten kwarcowy Christopher trafił do mnie w ramach wymiany za inny zegarek i jakoś tak nie porwał mnie, jeżeli chodzi o swoje jestestwo. Już gdy oglądałem go na zdjęciach na etapie tej wymiany, nie byłem przekonany co do tego, czy to jest zegarek dla mnie, ale mając to fantastyczne wrażenie z Christophera C63 Tridenta, C65 Tridenta, którego miałem już w kolekcji, postanowiłem się z nim spotkać. Nie pokochaliśmy się i nie zagrzał on u mnie długo miejsca, bo jeżeli pamięć mnie nie zawodzi, to trafił do jednego z widzów w ramach kanałowego konkursu. A C65? No trzymała się mocno, ale to zegarkowe ADHD finalnie doprowadziło do tego, że celem pozyskania innych środków sprzedałem tego Christophera Warda. Nawet teraz już przyznam się szczerze, że chyba nie do końca pamiętam, kto był biorcą tego budżetu i na kogo zamieniłem Christophera w kolekcji. Ale był to ten moment, kiedy zacząłem dotykać troszeczkę, powiedzmy sobie, szwajcarskich zegarków, tych bardziej premium, i wtedy te pozbieranie pieniędzy było bardzo istotne, a Christopher Ward nosił ze sobą pewnego rodzaju dość duży wkład budżetowy. No i zniknął zarówno chrono, jak i ten oryginalny Christopher Ward z mojego pudełka. Ale co się odwlecze, to nie uciecze, bo pojawił się następny. Tym następnym Christopherem Wardem był już pokazywany mocno na kanale i to z różnej perspektywy Sealander GMT. Zegarek, którego sprzedaży żałuję i o czym opowiadałem więcej w odcinku, gdzie przywołuję i wywlekam te wszystkie moje błędne decyzje czy zegarkowe pomyłki. Zegarek, którego mi potem brakowało. Zegarek, który był bardzo blisko takiego codziennego ideału dla mnie do noszenia. Naprawdę wygodny, fajnie zrobiony, miał właściwie rzecz biorąc wszystko. Ale też,
kierowany potrzebą, czy chęcią, czy tym naszym zegarkowym ADHD, żeby pozyskać środki na kolejny pomysł, znalazł nowy dom. Zresztą to szukanie nowego domu wtedy też nie obyło się bez zamieszania. Ale nie zagrzał u mnie w pudełku czy na ręce miejsca jakoś szczególnie długo. Co dziwne, bo zegarkiem był świetnym. I z tego wyłania się pewnego rodzaju taki wspólny temat tych moich spotkań z Krzysztofami Wardami, że mam je, uważam, że to są fantastycznie świetne zegarki, a potem okazuje się, że na dłuższą metę nie zostają w kolekcji. Tym następnym był World Timer, czarno-żółta pszczółka, którą wziąłem od Leona. World Timer, który bardzo mi się podobał wizualnie, tak gdy niego patrzyłem na zdjęciach, uwielbiałem go fotografować, a ciągle miał to coś, co mają Christophery Wardy, czyli tą fantastycznie wygodną kopertę i te wszystkie małe niuanse, jak regulacje bransolety, mikroregulacje bez potrzeby używania narzędzi i inne te takie fajne cechy, które po prostu są codziennym ułatwieniem życia. Ale tutaj przyznam się szczerze, że to nie była taka miłość do zegarka całkowita, jak poprzednio. Znowuż fajny, ładny zegarek, może nie spektakularnie fantastyczny z mojej perspektywy, zresztą możecie znaleźć filmy o nim na kanale, ale też nie zagrzał na zbyt długo miejsca. I tutaj się pojawia ten całkowity temat. No więc, kiedy podzieliłem się między innymi z Leonem tym, że mam w domu tego Atola i że bardzo mnie korci, żeby rozważyć dodanie go do kolekcji, to Leon powiedział taki fajny i chyba znamienny cytat, że jest fantastyczny, ale pamiętaj, że to jest Christopher. A jaka jest historia z Christopherami? Za uroczą, z bałamucą, a potem finalnie i tak cię zostawią. Czy tak będzie z Atolem? Nie wiem, ale powiem wam, że pierwsze wrażenie, drugie i właściwie trzecie po tygodniu ponad z nim jest ciągle fantastyczne. I to jest chyba taki pierwszy Christopher, który ma mega potencjał, żeby zostać może nie na zawsze, bo to na zawsze to troszeczkę ryzykowne stwierdzenie, ale przynajmniej na długo, obok tych innych moich takich, nazwijmy to, kamieni milowych w kolekcji. Bo jest to super zegar. Co jest w nim takiego wyjątkowego? No to dla mnie przede wszystkim w tej konkretnej kopercie na mojej ręce jest to zegarek ekstremalnie wygodny. Właściwie rzecz biorąc, tu jest taka koniunkcja tych wszystkich rzeczy, które sprawiają, że lubię go mieć na ręce. Nic tutaj nie odstaje, nic tutaj nie staje się jakieś takie przeszkadzające. To, co w innych zegarkach czasami się zdarza, jakieś drobne detale, które mogłyby być zrobione z perspektywy mojego nadgarstka nieco inaczej, tutaj po prostu nie występują. Tu z tej perspektywy wszystko jest po prostu super. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, która mi się bardzo w nim podoba, to jest właściwie staje się on takim nieprzebranym źródłem fajnych detali i małych takich mechanicznych, ładnie wykonanych, ozdobnych lub funkcjonalnych smaczków. Tego tutaj naprawdę trochę jest. Te wszystkie takie niuanse, jak to, jak zrobiony jest bezel z tym takim wewnętrznym dodatkowym chapter ringiem, który jest nieruchomy, to jak wykonana jest koronka z naniesionym logo, jak wykonane jest w ogóle logo, które jest kontrowersyjne dla wielu osób, ale które ja, jak już kiedyś mówiłem na kanale, lubię, bo jest takie geometryczne i gdzieś tam rezonuje z tym moim inżynierskim patrzeniem na świat. Te wszystkie małe detale opakowane w wygodną paczkę sprawiają mi bardzo, bardzo dużo frajdy. I trzeba się im bliżej przyjrzeć, a właściwie może chciałbym wam je bliżej pokazać już z perspektywy naszego studia. Zapraszam. Żeby nie przedłużać i nie przekombinować tego spotkania z tym oto Brytyjczykiem, przynajmniej Brytyjczykiem, jeżeli chodzi o pochodzenie, bo noszącym Swiss Made na tarczy. Cokolwiek by ten Swiss Made w dzisiejszych czasach znaczył i był warty. Po kolei. Na początek, tak jak powiedziałem, jest to zegarek wygodny. Zegarek, który się świetnie nosi, bo ma bardzo fajnie i klasycznie już dla Christophera Warda wyprofilowaną kopertę. Kopertę o takich właśnie wymiarach. Równiutkie 40 mm bez koronki. 47,1 mm lak-tu-lak. Biorąc pod uwagę pierwsze ogniwa 51,7 mm, ale warto zauważyć, że bardzo mocno zakręcają one i obejmują niejako nadgarstek. 11,4 mm grubości i 20 mm między uszami. T
ten zbiór wymiarów to taki fajny, jak na 40 mm i 17 cm nadgarstka układ. Zegarek nie jest mały, ale też na nadgarstku, przynajmniej z mojej perspektywy, wydaje się nosić nieco mniejszym niż inne 40. To przez stosunkowo niską grubość i te dalece idące wyprofilowanie uszu i pierwszych ogniw bransolety, właściwie endlinków. Siedzi to całkiem zgrabnie. Technologicznie też jest całkiem fajnie, choć może niewybitnie, jeżeli chodzi o mechanizm, który go napędza. Jest to Sellita serii 200. Co prawda pozytywną tego stroną jest to, że mamy tutaj high beat, 28800 wibracji na godzinę, dzięki czemu wskazówka bardzo ładnie i płynnie przemierza, wskazówka sekundnika płynnie przemierza naszą tarczę. Za to to tylko 40 około godzin rezerwy chodu, więc z tej perspektywy nic szczególnego. Za to te inne techniczne elementy czy aspekty, takie jak się odkręca koronka, jak się nią pracuje, to muszę powiedzieć, że są na najwyższym, fajnym poziomie. Tubus chwyta od razu i to jest takie bez wątpliwości, bez poszukiwania, pewne zakręcanie. Też radełkowanie koronki jest wyraziste i przyjemne w palcach. To jest jedno. Idąc dalej, poszukiwaniem czy spoglądaniem na te jego techniczne właściwości, to bezel. Bezel bardzo mi się tutaj podoba. I bardzo fajnie się nim operuje. A najbardziej mi się w nim podoba to, że mamy ten wewnętrzny, jeszcze dodatkowy taki, nazwijmy to, chapter ring, który jest nieruchomy. To jest taka nieoczywista realizacja tego podzespołu, która dodaje jeszcze tego smaczku. Tymi takimi elementami, nazwijmy to, premium w odczuciu moim co do Christophera Warda, zawsze były te dodatkowe smaczki techniczne, jak odpinane bez konieczności używania narzędzi bransolety czy paski. No i to, że klamry mają mikroregulację bez konieczności używania narzędzi. To fajne, wygodne, choć nie jest to już najnowsze rozwiązanie i niektóre inne mają to do siebie, że są jeszcze nieco bardziej wygodne w codziennym użytkowaniu, bo tego akurat rozwiązania nie sposób użyć, gdy mamy zegarek już nałożony na rękę. Tutaj trzeba do regulacji go sobie zdjąć. Nie jest to jakaś wielka przeszkoda czy wielka niedogodność, ale wiemy, że można robić to już lepiej. To, co mnie w nim urzeka, to to, co dzieje się na tarczy, to jak wykonane są wskazówki, jaka tu jest pieczołowitość. Nie tylko sam pomysł na graficzny wizerunek tego konkretnego modelu czy egzemplarza, ale też ta pieczołowitość w tym, jak każdy z tych elementów jest poskładany. To się czuje. Czuje się tu doświadczenie Christophera Warda, czuje się tu tą ich umiejętność do pogodzenia ze sobą tych różnych, jak gdyby, powiedzmy sobie, świata takiego, że nie kosztują te zegarki jakoś abstrakcyjnie dużo pieniędzy, a jednocześnie takiej potrzeby, żeby jednak dostarczać w tej swojej cenie całkiem sporo, całkiem ciekawych i całkiem ładnie zrealizowanych detali, nie tylko. Tarcza z tym delikatnym gradientem plus super, super fajnie wymyślone i nałożone indeksy. Nie jest tego tutaj dla mnie przynajmniej ani za dużo, ani na mało. Całość całkiem zgrabnie świeci lumą. Po prostu podoba mi się ten zegarek. A już detale takie jak sposób wykończenia bezela, to że jego insert jest też cały stalowy, na dodatek z niejako wyfrezowanymi czy stworzonymi w wersji trójwymiarowej, wypukłej, wszystkimi markerami, po prostu mi się to podoba. A wisienką na torcie z tej perspektywy dla mnie jest to, że trójkąt na 12 godzinie bezela jest też wypełniony lumą. Po prostu po całości, jako zegarek, wyjątkowo mi się podoba. Technologicznie, jakościowo, z perspektywy wykonania, samego designu
bardzo mi ten zegarek odpowiada. I widzę dla niego gigantycznie duży potencjał, żeby zostać ze mną na długo. Choć jak to bywa czasami w tym naszym hobby, to i tutaj już mam pewien kolejny pomysł na spotkanie z zegarkiem o białej tarczy. Z zegarkiem, którego też bardzo, bardzo chciałem zobaczyć i pomacać od momentu, kiedy się pojawił jakiś czas temu jako premiera. Wtedy nie było mi dane, teraz jest duża szansa, że się uda. Czy będzie to potencjalnie jakiś pierwszy klin wbity w wizerunek Christophera? Nie wiem. Myślę, że niekoniecznie. Bo ten tutaj może nie jest jakiś absolutnie wyjątkowy. Bo nie ma tu jakichś przełomowych rozwiązań czy nawet pomysłów graficznych. Jest po prostu dość klasycznie zrealizowanym, całkiem fajnym, udanym według mnie nurkiem. Nurkiem, który na ręce jest super wygodny, przynajmniej tej mojej, no i sprawia mi dużo uśmiechu. A w tym całym naszym hobby to chyba jest to dość ważny aspekt. Czyli ma fajne detale, jest bardzo wygodny, jest fajnie wykonany. Co? Zatem zegarek idealny? No idealne nic nie jest. Tutaj też można by się, że tak powiem, w pewnym sensie może nie czepiać, ale mieć uwagi do tego, że chociażby ta klamra z regulacją bez użycia narzędzi mogłaby być już wykonana nieco inaczej, mogłaby pozwalać na nieco wygodniejszą regulację, tak jak jest to możliwe chociażby w tym NMI, tym Nordic Marine Instruments, gdzie można to robić nawet mając zegarek na nadgarstku, ale to jest takie czepianie się, bo mam wiele zegarków, wiele bransolet, które w ogóle nie są wyposażone w takie ułatwiacze życia i daję sobie radę i mi to jakoś nie przeszkadza. Tutaj wszystko mi bardzo, bardzo pasuje. No i to prowadzi mnie do tego takiego zapytania, czy to jest Christopher Ward, który u mnie zostanie na długo? Na chwilę obecną, teraz, mam nadzieję, że tak, że zostanie u mnie na długo, bo bardzo, bardzo mi do tego wszystkiego pasuje. Jest po prostu taki wygodny, fajny, ładny, zwraca uwagę nie tylko moją, ale ludzi z mojego otoczenia, bo rzadko miałem w kolekcji zegarki z białymi tarczami. Dodatkowo lubię na niego patrzeć. Za każdym razem, gdy na niego patrzę, to zapominam odczytać godzinę i po prostu czerpię radość z tego, że na niego spoglądam. Zatem zostanie? No tu jest to małe niebezpieczeństwo, że jak obserwuję siebie przez te lata zegarkowej podróży, to często było tak, że zegarki, które miały wszystko tip-top i były takie zbyt idealne, finalnie opuszczały moją kolekcję. Jak będzie tym razem, nie wiem, ale wiem, że ten Atoll jest naprawdę fajnie zrobionym zegarkiem, który daje absolutnie dużo frajdy i który przynajmniej na rynku wtórnym można znaleźć za nie jakieś odklejone od rzeczywistości zupełnie pieniądze. Mi się podoba. Mam z nim dużo, dużo frajdy. Czego i Wam z Waszymi zegarkami, jakiekolwiek by one nie były, życzę. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję. Cześć. I do zobaczenia.